Na branżowej mapie Polski jest miejsce niezwykłe. Jego historia liczy dopiero 17 lat, a można o nim mówić jako o motoryzacyjnym zagłębiu. Na zielonych podkrakowskich polach w 2005 roku zaczęła powstawać fabryka, która dziś jest trzecim najważniejszym obiektem produkcyjnym koncernu MAN Truck & Bus. Tak, mowa o Niepołomicach, miejscu o niezwykle dynamicznej historii i znaczeniu. Zobaczmy, jak to się wszystko zaczęło. 16 sierpnia 2005 roku w kancelarii prezesa Rady Ministrów Marka Belki podpisano umowę ramową pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i koncernem MAN Nutzfahrzeuge AG. Zagwarantowała ona ponad 50 milionów złotych wsparcia finansowego dla budowy nowej fabryki w Niepołomicach. Tego samego dnia podpisano drugą umowę, tym razem między koncernem MAN a władzami samorządowymi Małopolski. Jej przedmiotem było przekazanie inwestorowi łącznie 140 hektarów terenu, na którym wstępnie zainwestowano 100 milionów euro i stworzono 650 miejsc pracy. Kolejna kartka z kalendarza nosiła datę 20 czerwca 2006 roku. Tego dnia, w niespełna rok po podpisaniu umowy o powstaniu nowej fabryki MAN w Polsce, w Niepołomicach wkopano kamień węgielny pod inwestycję. Dlaczego akurat w tej lokalizacji? Argumentami były położenie w specjalnej strefie ekonomicznej, doskonała infrastruktura i autostrada A4. Kolejna kluczowa data to koniec lutego 2006 roku, czyli wydanie pozwolenia na budowę. Gmina Niepołomice udzieliła zgody na nadanie nazwy przyfabrycznej ulicy. Nosi ona miano Rudolfa Diesla, legendarnego konstruktora i jednego z twórców koncernu MAN. Niezwykle ważny był dzień 4 października 2007 roku, kiedy to oficjalnie otwarto nową fabrykę. W uroczystości uczestniczyło ponad 500 gości, w tym wysokiej rangi politycy z Polski i Niemiec, pracownicy MAN-a oraz przedstawiciele przedsiębiorstw zaangażowanych w budowę fabryki. Ówczesnym podstawowym produktem zakładu były ciężarówki MAN TGA, które wytwarzano w ilości aż 15 tysięcy egzemplarzy rocznie, z myślą głównie o rynkach Europy Wschodniej. Nic dziwnego, że już 2 listopada 2012 roku świętowano wyprodukowanie 40-tysięcznego pojazdu. Kolejne tego typu jubileusze zaczęły mieć miejsce coraz częściej. W roku 2013 i w 6 urodziny fabryka przekazała auto z numerem 50 tysięcy. 60-tysięcznik pojawił się w kolejnym roku, a 12 października 2015 świętowano narodziny 70-tysięcznej ciężarówki. Był to ciągnik siodłowy MAN TGX 18480 Efficient Line 2. Ostatnią śrubę symbolicznie dokręcili właściciele firmy Gobi Transport. 14 marca 2017 roku fabryka pojazdów ciężarowych MAN Trucks w Niepołomicach świętowała kolejne wyjątkowe wydarzenie. Z linii produkcyjnej zjechała ciężarówka o numerze 90 tysięcy, która trafiła do firmy Zaxtrans. W tym samym roku, w listopadzie, niemal dokładnie w 10. rocznicę uruchomienia zakładów, firma Omega Pilsno odebrała pojazd z numerem fabrycznym 100 tysięcy. W ramach strategii New MAN w latach 2020-2022 nastąpi rozbudowa, która znacząco wpłynie na wzrost mocy produkcyjnych oraz zatrudnienie w zakładzie, przez co stanie się on jednym z największych pracodawców w regionie. 20 stycznia 2022 roku wmurowano kamień węgielny, oficjalnie rozpoczynając budowę. Wartość inwestycji wyniesie 95 milionów euro. Start produkcji po rozbudowie zakładu planowany jest na wrzesień 2022 roku. Docelowo zatrudnionych tu będzie blisko 2,5 tysiąca pracowników. Planowana średnia dzienna produkcja wyniesie ponad 300 pojazdów oraz 200 kabin. Na globalnej mapie koncernu Niepołomice będą odpowiedzialne za wytwarzanie całej gamy ciężarówek z silnikami spalinowymi. Z inwestycji cieszą się MAN i władze lokalne. Trzeba to jasno powiedzieć, że w przyszłości Kraków będzie nie tylko dla MAN-a, ale wręcz w całej Europie największą fabryką.
Świadczyć o tym będzie zdolność produkcyjna zakładu wytwarzającego 300 ciężarówek dziennie. Bardzo dobrze jest to, że w strefie ekonomicznej w Niepołomicach MAN rozwija się, przez co zwiększa się ilość pracowników, którzy będą zatrudnieni właśnie z województwa małopolskiego. Jak łatwo zauważyć, niepołomicka fabryka przeszła długą, ale szybką ścieżkę rozwoju. Od montażu prostych pojazdów na mniej wymagające rynki do roli jednego z głównych ośrodków powstawania całej gamy ciężarówek marki MAN. A teraz czekamy na 200-tysięczną ciężarówkę z Niepołomic. Na pewno nie potrwa to długo.